Serdecznie Państwa witam na pierwszych drzwiach otwartych, debacie Bądź przedsiębiorczy, załóż własną firmę. Chciałem wyrazić swoje uznanie dla pracy, dla Pana Dyrektora, bo to dzięki Pańskiej inicjatywie Powiatowy Urząd Pracy nie jest tylko tym, który rejestruje bezrobotnych, ale tym, tą instytucją, która walczy z tym bezrobociem. Mam ogromną nadzieję, że z tej dzisiejszej prezentacji skorzysta bardzo wielu młodych ludzi, bo tak naprawdę wnioskuję po tym, co powiedział Pan Dyrektor, że żeby założyć firmę, żeby tą firmę prowadzić, to tak naprawdę trzeba po prostu chcieć. I myślę, że dziś i ci, którym się udało już i prowadzą takie firmy, skłonią młodych ludzi do tego, żeby otworzyli się w swoim myśleniu na to, żeby budować swoje firmy, żeby być niezależnym, żeby mieć ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy. Tego Wam z całego serca życzę. Myślę, że te drzwi możemy uznać za otwarte. Dziękuję bardzo. Wyrażenie karuzela odnosi się do transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w to oszustwo w taki sposób, że sprzedawane towary krążą w łańcuchu dostaw, wracając do państwa, z którego wyszły. Inaczej mówiąc, karuzela podatkowa to sieć kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu podmiotów, które tworzą pozory legalności, a mają na celu wyłudzenie podatków VAT. Tworzy się równolegle w tej chwili nowa perspektywa finansowa, daje takie możliwości, że w mieście również będzie działała lokalna grupa działania, troszeczkę na innych zasadach, ale będzie ona działała i będzie miała pieniądze również na różnego rodzaju cele.